to witam Was już na ostatnim wykładzie tej szkoły ekonomicznej. Przyjemność mam ja go poprowadzić. Pomyślałem sobie, że mogę pociągnąć temat bankowości, banku centralnego, interwencji w pieniądz, ponieważ i tak to jest to, czym się głównie zajmuje Obywatelska Szkoła Ekonomii. Mieliśmy o tym kilka ładnych wykładów, więc w sumie można się na tym po prostu skupić. Wykład ten, on będzie raczej trochę krótszy, ponieważ widzę, że tematycznie wykłady mi się pokryły razem z wykładem profesora Machaja, jak i też Asi Kruk, także myślę, że uda nam się trochę wcześniej skończyć. I teraz mówię, tematyka mikroekonomiczna analizy polityki monetarnej. No i teraz tak, w zasadzie powiedzmy, o co chodzi z tą mikroekonomiczną analizą? Kiedy mówi się o bankowości centralnej, to najczęściej zalicza się to do makroekonomii. Mówi się, że makroekonomia co to jest? No to makroekonomia, naraz zajmujemy się całą gospodarką, a nie rozdrabniamy się na analizę tego, jak poszczególny pojedynczy podmiot podejmuje decyzje, czyli jak konsument, firma, pojedynczy przedsiębiorca. Tylko mówi się ładnie, że my się zajmujemy teraz całą gospodarką, więc my się zajmujemy tą największą ekonomią, najpoważniejszą. I takie też podejście makroekonomiczne jest często stosowane przy analizie polityki monetarnej banku centralnego. I kiedy sobie mówimy o banku centralnym, czym on się w ogóle zajmuje, to bank centralny jest pewną władzą, jest on nie pewną władzą, po prostu jest władzą monetarną. Czyli co się dzieje? On ma monopol na pieniądz w pewnym sensie, tak? Czyli że on jest wyłącznym emitentem w zasadzie gotówki, tak? Czyli bazy monetarnej danego kraju, czyli w Polsce to będzie to przede wszystkim złotówka. Bazę monetarną dla złotówki, w sensie, że na przykład same banknoty może produkować tylko i wyłącznie NBP. Ale on nie odpowiada za całą podaż pieniądza. Jak to Wam na pewno już wcześniej tłumaczyli, oczywiście pieniądz współcześnie kreują również inne banki. Kreują to również banki komercyjne, kiedy one udzielają kredytu. Kiedy idziemy do banku, chcemy zaciągnąć kredyt, to nie jest tak, możemy zaciągnąć kredyt gotówkowy, ale to wtedy w języku finansowym mówi się o pożyczce. Natomiast technicznie mianem kredytu określa się, w finansach mianem kredytu określa się kreację pieniądza przez bank. On kreuje pewne depozyty, które on nam dopisuje do rachunku i w ten sposób my posiadamy dodatkowe środki, które możemy wydawać, ale sam bank w ten sposób nie tworzy tego pieniądza bazowego, jak to się mówi, on nie tworzy bazy monetarnej, tylko w takim ujęciu austriackim, prawdopodobnie Wam to już mówił albo profesor Machaj mówił Wam o substytutach pieniądza, zasadniczo banki komercyjne nie tworzą pieniądza w najwyższym znaczeniu, tylko tworzą one substytut pieniądza. Krótkie powtórzenie, oczywiście substytut pieniądza to jest, to są po prostu pewne środki, które my wykorzystujemy do zapłaty zamiast pieniądza bazowego, czyli właśnie zamiast płacić gotówką, to możemy wykonać przelew kartą i w tym momencie następuje po prostu rozliczenie elektroniczne między nami poprzez tam systemy bankowe i to jest tak naprawdę po prostu pewien substytut pieniądza, chociaż jest to substytut, jak to się mówi się od czasem, że to jest idealny substytut pieniądza, czyli ludzie w ogóle nie widzą tej różnicy, albo mówi się, że jest to niemal idealny substytut pieniądza, ponieważ mimo wszystko to samą gotówką nie jest. No dobrze, ale oczywiście same banki komercyjne, one kreują jakoś ten pieniądz. I kwestia pojawia się taka, żeby bank udzielając kredytu, czy to przedsiębiorcy, czy to konsumentowi, on kreuje ten pieniądz, ale też jest taka kwestia, że musi być zgłoszony sam popyt na kredyt. Tak? Czyli pojawia się ten element przy kreacji pieniądza we współczesnym systemie bankowym, ma to pewien, to nie jest tylko, że tak to ujmę, kwestia podażowa, że producent stwierdził, opłaca się wydobywać złoto, to ja wydobywam złoto, ale wcześniej pojawia się pewien popyt na kredyt i więc przychodzi po prostu przedsiębiorca albo konsument i on mówi, chciałbym dostać kredyt, tak, potrzebuję pieniędzy, mam jakiś pomysł, co można z nimi zrobić. No to teraz od czego to zależy, czy on w ogóle będzie chciał wziąć ten kredyt? Dlaczego przedsiębiorcy mieliby chcieć więcej kredytu lub mniej kredytu?
to oczywiście zależy od stopy procentowej. Jeżeli mamy zapłacić wyższą stopę procentową, to oczywiście nie będziemy chcieli tak chętnie wziąć kredytu, będziemy chcieli wziąć tego kredytu mniejszą kwotę. A jeżeli ta stopa procentowa jest mniejsza, no to w tym momencie my chętniej będziemy to w tym momencie ludzie będą chętniej kredyt zaciągać. Oczywiście na skutek większej akcji kredytowej, czyli jak obniżamy stopy procentowe, to ma dochodzić do tego, że wtedy mamy większą aktywność gospodarczą. No bo oczywiście jest niższa stopa procentowa, to oczywiście bierzemy kredyt, ale my go bierzemy w jakimś celu, tak? Sfinansować jakieś przedsięwzięcie. No i po prostu mamy większą produkcję w gospodarce. O, to jest takie ujęcie bardzo agregatowe. Dlatego też stopy procentowe, manipulacja stopami procentowymi przez bank centralny to jest podstawowe narzędzie wpływania na aktywność gospodarczą. I przez długi czas, póki stopy procentowe były znacząco powyżej zera, to można było w prosty sposób tak podsumować politykę monetarną, że bank centralny dysponował pewną wajchą. Stopy procentowe są tą naszą wajchą, że my tak bierzemy sobie i w zależności co chcemy osiągnąć, to my przestawiamy tą wajchę. Przestawiamy wajchę w górę, podnosimy stopy procentowe i powinna spadać nam aktywność gospodarcza. Jeżeli chcemy pobudzić tę aktywność gospodarczą, to znowu bierzemy wajchę w dół i nam aktywność rośnie. Okej. I w zasadzie jaką to miało pełnić rolę w gospodarce? Dlaczego w ogóle bank centralny kontroluje te stopy procentowe? Dwa takie główne powody, jakie się wymienia, to jest deflacja i kwestia przegrzania gospodarki. Dlaczego bronimy się przed deflacją? Przepraszam. Deflacja najczęściej jest... To dlaczego deflacja ma negatywny wpływ, to się tłumaczy w ten sposób, że no bo ponieważ ceny spadają, to wtedy nominalnie spadają nam zyski, więc przedsiębiorcy oczywiście będą w ten sposób zniechęceni do podejmowania większej aktywności gospodarczej, tak? Dlatego się twierdzi, że deflacja jest zła. Drugi powód z deflacją, kiedy uwzględniamy dostosowanie się kosztów, brzmi taki, że okej, no jak będą nominalnie niższe zyski, no to przecież też mogą się dostosować koszty. Ale mówi się o czymś takim jak nominalne sztywności cenowe. Sztywności cenowe to po prostu chodzi o to, że ceny dostosowują się natychmiastowo do zmian, do pewnych zmian fundamentalnych w gospodarce, tylko dostosowują się one dopiero po pewnym czasie. Dlatego też z powodu istnienia tych sztywności deflacja zawsze ma wpływać negatywnie na aktywność gospodarczą. Dlatego też ważne jest dla polityki monetarnej, aby walczyć z deflacją. Ale druga rzecz jest taka, że bank centralny stara się walczyć z inflacją. W tym takim głównonurtowym ujęciu to inflacja, znaczy nie tylko głównonurtowym ujęciu, ale w ogóle według wszystkich szkół ekonomicznych inflacja wynika po prostu ze zbyt wielkiego popytu. No i znowu patrzymy sobie na tą wajchę. Przestawiamy ją za nisko, to wtedy aktywność rośnie nam za bardzo, ponieważ firmy zaciągają bardzo dużo kredytu. Potem oni biorą te pieniądze, wydają, rośnie nam nadmiernie aktywność gospodarcza i nadmierny popyt na zasoby, dobra konsumpcyjne, powoduje, że ich ceny po prostu zaczynają iść do góry. Czyli tutaj mamy pewne przegrzanie gospodarki. I chodzi o to, że sama inflacja może też negatywnie wpływać na gospodarkę, bo mogą się pojawić jakieś efekty związane z niepewnością, czy też w bardziej skrajnym przypadku, kiedy inflacja zacznie nam osiągać wysokie wartości, to ludzie mogą zacząć myśleć, że chyba inflacja będzie wysoka i ona z nami zostanie na dłużej. I dlatego też banki centralne starają się nie dopuścić do zbyt wysokiej inflacji. Tylko starają się, żeby ta inflacja była trochę dodatnia, przede wszystkim, żeby nie było deflacji. Okej. Tylko, że przy tym jednocześnie banki centralne posługiwały się
pewnymi wielkimi agregatami. Tak, mamy na przykład PKB. Przepraszam, ale mam jeszcze... Dlaczego banki centralne nie mogą próbować tak, żeby była stała wartość pieniądza, a nie ta lekka inflacja? Mogą. Znaczy... ale nie chcą. Ale nie chcą. No, o tym może będzie później w turze pytań. Dobrze? I teraz tak, kwestia jest tak. Dzięki tej polityce monetarnej, że my utrzymujemy trochę dodatnią stopę inflacji i utrzymujemy te stopy procentowe na jakimś umiarkowanym poziomie, tak? Umiarkowany poziom to jest właśnie wtedy, kiedy on zapewnia jakąś tam dodatnią inflację, ale nie za dużą, a aktywność gospodarcza kwitnie, no to wtedy teoretycznie powinniśmy mieć stabilne zatrudnienie, no bo popyt rośnie. No bo tak, cały czas będziemy mieli odpowiedni popyt na pracę, tak, czynniki produkcji wszystkie powinny być zatrudnione, a i też nie powinno być powodów teoretycznie wtedy jeszcze, kiedy posługujemy się szerokimi agregatami, jak po prostu stopa procentowa banku centralnego, czy posługujemy się po prostu wielkim agregatem aktywności gospodarczej, czyli właśnie mamy jakiś tam PKB, no to początkowo myślano sobie, że to nam po prostu wystarczy. Niska inflacja i gospodarka powinna dobrze, gładko funkcjonować. No, ale tutaj pojawia nam się problem. Czy polityka banku centralnego, która była postrzegana w taki prosty sposób, że kontrolujemy sobie naszą jakąś pojedynczą, ewentualnie dwie stopy procentowe, które obniżamy po to, żeby pobudzić gospodarkę. Czy ona zapewniła nam stabilność gospodarczą w ten sposób, że nie dochodzi do kryzysów? No nie zapewniła. Kryzys, i tak mamy do czynienia z kryzysami. Czy zapobiegła bańkom giełdowym? No nie zapobiegła. Dalej mamy bańki na giełdzie. No i teraz jest oczywiście kolejna rzecz. Kiedy skupiamy się na kryzysach gospodarczych, to oczywiście w takim ujęciu klasycznym, głównonurtowym, kryzys się definiuje jako negatywną dynamikę PKB przez... Jeśli dobrze pamiętam, to są przez dwa lub trzy kwartały. To wtedy mamy do czynienia z kryzysem ekonomicznym. No ale to znowu, skoro skupiamy się na PKB całej gospodarki, no to w jaki sposób chcemy wytłumaczyć sobie przebieg poszczególnych kryzysów? Dlaczego na przykład w 2001 roku mieliśmy bańkę dotkomów, a dlaczego w 2008 roku mieliśmy już bańkę na rynku nieruchomości? W zasadzie to ciężko powiedzieć. Takie skupienie się na szerokich agregatach, właśnie PKB, mówienie tylko o jednej stopie procentowej sprawia, że nie możemy wyjaśnić bardzo wielu zjawisk w gospodarce, które zachodzą, a także nie jesteśmy w stanie w pełni zbadać wpływu działalności banku centralnego na gospodarkę. I to jest właśnie pierwszy problem. To jest problem agregacji. Podstawowy agregat to jest właśnie całkowita jakaś tam wartość transakcji, czy to możemy to sobie wziąć po prostu PKB, możemy tam sobie wziąć na przykład jakiś inny agregat jak Gross National Production, to jest taki trochę inny miernik. Produkt narodowy. Ale już tutaj mówię trochę inny rachunek. Tutaj wspominałem o tym agregacie Marka Skozana, on sobie wymyślił Gross National Production, coś takiego, ale to również jest cała aktywność gospodarcza sprowadzona do jednego miernika. Ale teraz tak, kiedy bierzemy takie szerokie agregaty pomiaru aktywności gospodarczej, to co się dzieje? Kenneth Boulding zwrócił uwagę na taką rzecz. Kiedy wszystko, co jest upchane do danego agregatu, wszystko, co my sumujemy ze sobą w zasadzie, potrzebujemy pewnego istotnego założenia. Mianowicie, że zależności między składowymi agregatu są nieistotne. Tak? Czyli, że to, jakie dobra w przypadku wyliczenia całkowitej produkcji w gospodarce, to, jakie są stosunki między dobrami, które wchodzą do tego agregatu, nie ma żadnego znaczenia. To mogą być nawet same traktory, to mogą być same lokomotywy i nic więcej. Z punktu widzenia samego agregatu to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. No to co my tutaj pomijamy? Pomijamy tutaj te kwestie, że nie zajmujemy się tym, czy dana transakcja ma sens.
czy to, w co my inwestujemy, czy to, co my produkujemy i to, co zostało wliczone do tego agregatu, faktycznie, czy to dobro zostanie faktycznie wykorzystane. To przede wszystkim jest pewien problem czynników produkcji, tak? Bo może się okazać, że pewne inwestycje są inwestycjami błędnymi. I chociaż one zostały wliczone do aktywności gospodarczej, to pożytku z nich w to pożytku z tych inwestycji w przyszłości może po prostu nie być. Tak? Czyli może nam się pojawić ten problem, że napisane niechciane dobra, ale to jest w sumie tak mało precyzyjnie. Tu nie chodzi o to, że tu mamy niechciane dobra, tylko mogą się pojawić, może się pojawić nadprodukcja w pewnym sektorze. Tak? To wyobraźmy sobie bańkę z 2008 roku. Przede wszystkim mieliśmy nadprodukcję domów, tak? Było zbyt dużo mieszkań i przedsiębiorcy zbyt dużo mieszkań, zbyt dużo domów i jeszcze te domy były budowane też zbyt duże, przez co przedsiębiorcy mieli problem sprzedać je wszystkie po takich cenach, jak oczekiwali. No i w tym momencie, no to czy wcześniej ten wzrost gospodarczy był? Był ten wzrost gospodarczy? Czy on miał w ogóle sens? Czy też tak naprawdę teraz po czasie, czy też po czasie my się dowiadujemy, że to tak naprawdę nie był żaden wzrost gospodarczy. Agregat wzrósł, a teraz okazuje się, że te inwestycje są błędne, tak? Odpadają. Pokazują, że to były zmarnowane czynniki produkcji. No i teraz w jaki sposób my możemy sobie dezagregować politykę monetarną i przede wszystkim wpływ polityki monetarnej na gospodarkę. I tutaj oczywiście jest wiele możliwości. Bank centralny, on nie kontroluje tylko jednej stopy procentowej, nie kontroluje dwóch stóp procentowych i on nie kontroluje, że tak powiem, tej stopy procentowej. Kiedy mamy na myśli jakieś makroekonomiczne modele, różne makroekonomiczne modele, to często stosuje się po prostu jedną stopę procentową, w sensie, że jest stopa procentowa jakaś w gospodarce, to jest najczęściej równowagowa stopa procentowa, którą może kontrolować bank centralny i on ją podnosi albo obniża. Tymczasem w rzeczywistości, jak już wam tłumaczyła to Asia, jest tak, że w gospodarce mamy całą masę stóp procentowych. Mówi się o pewnej krzywej dochodowości, która pokazuje nam, jaka jest wysokość oprocentowania obligacji o różnym terminie zapadalności i są krótsze stopy procentowe, jest oprocentowanie długu o krótszym terminie i to jest i ta wysokość oprocentowania jest inna od oprocentowania długu o dłuższym terminie zapadalności. Więc to jest już pierwsza rzecz, na którą możemy zwracać uwagę, kiedy analizujemy wpływ polityki monetarnej na gospodarkę. Druga rzecz to są rodzaje operacji banku centralnego. Mamy oczywiście operacje otwartego rynku, mamy coś takiego jak luzowanie ilościowe, mamy coś takiego jak QE, ale mamy też inne rzeczy. Bank centralny na przykład kontroluje coś takiego jak stopę lombardową, ale po 2008 roku EBC, Europejski Bank Centralny, wprowadził program LTRO czy TLTRO. Czyli to były po prostu długoterminowe kredyty dla instytucji finansowych i banków komercyjnych, które miały pomóc im, przejść przez kryzys w miarę suchą stopą. Trzecia rzecz, trzeci sposób dezagregacji gospodarki to jest kwestia tego, gdzie trafia pieniądz. Mieliście opowiedziane o efektach Cantillona, tak? Kto pierwszy dostaje pieniądz, ten na tym korzysta najbardziej. Dlaczego? Ponieważ ceny będą się stopniowo dostosowywać do wzrostu podaży pieniądza w miarę tego, jak ludzie ten pieniądz wydają. I kiedy ja jako pierwszy dostaję pewien nowy wykreowany pieniądz, to ja dostaję jeszcze pieniądz o jego niezmienionej sile nabywczej i dopiero kiedy ja go wydaję, to wtedy siła nabywcza tego pieniądza się zmienia, tak? Druga osoba, czyli od której ja coś kupię, ona już dostanie pieniądz o trochę niższej sile nabywczej, potem ta osoba ten pieniądz wyda gdzieś dalej i jak to dalej idzie, to już wiecie, znacie ten cały łańcuch. Ale to nie jest jedyna kwestia, bo jest jeszcze druga
kwestia taka, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o siłę nabywczą, ale chodzi też o to, że skutkiem dysponowania większą ilością siły nabywczej jest to, że teraz ci przedsiębiorcy, którzy dostają pieniądz, oni teraz będą przyciągać do siebie zasoby. Tak? Czyli teraz, jeżeli stale na przykład będziemy pieniądz wstrzykiwać, powiedzmy, w jakieś, będziemy dofinansowywać cały czas przede wszystkim projekty wspierające informatykę, rząd na przykład swoją polityką fiskalną stwierdzi, że my wspieramy informatyzację i on będzie cały czas przeznaczał ogromne ilości środków na informatyzację, to co się będzie działo? Naturalnie tam ludzie będą się garnęli, tam będą przedsiębiorcy rozpoczynać kolejne projekty inwestycyjne, ludzie będą uczyć się programowania po to, żeby tam właśnie zarabiać, ponieważ tam cały czas rośnie aktywność i rząd swoją polityką fiskalną będzie on będzie cały czas zwiększał popyt na te projekty informatyczne. Więc oczywiście rząd też może tutaj wpływać swoją polityką fiskalną, ale również polityka banku centralnego może prowadzić do tego, że pewne sektory gospodarcze będą szczególnie wspierane. Kolejna rzecz, jak można dezagregować politykę monetarną. Oprócz stóp procentowych, różnych operacji banku centralnego, to, na co powinniśmy zwracać uwagę, to są tak zwane kanały transmisji. O tym też już wam profesor Machaj trochę opowiadał, więc to tutaj mamy, ja wymieniłem akurat tylko 4, które były zawarte w publikacji NBP na ten temat, jako te pewne podstawowe, standardowe kanały polityki monetarnej. Czyli mamy kanał stopy procentowej. Stopy procentowe się obniżają, to nam oczywiście wpływa na to, to nam wpływa oczywiście na oprocentowanie długu w całej gospodarce, więc kanał stopy procentowej wpływa nam na to, na przykład na termin, na jaki zaciągamy kredyt. Jeżeli oprocentowanie kredytu długoterminowego jest niższe, to wtedy ludzie też chętniej będą brać kredyt bardziej długoterminowy. Ale inna rzecz, to jest na przykład ryzyko. O tym mówiła Asia Kruk. I tutaj znowu, kiedy banki centralne mogą zaniżać swoją polityką monetarną, mogą obniżać premię za ryzyko, która jest uwzględniana przy wycenie instrumentów finansowych. To będzie oczywiście powodować, że w tym momencie przedsiębiorcy chętniej będą się angażować w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, a inwestorzy będą chętniej kupować bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, czyli również na przykład obligacji firm po prostu zajmujących się bardziej ryzykownymi przedsięwzięciami. Trzeci kanał to jest oczywiście kredytowy, niższa stopa procentowa powoduje, że ludzie chętnie zaciągają kredyt. Czwarty kanał to jest bilansowy, który sprawia, że rośnie wartość aktywów już posiadanych przez gospodarstwa domowe czy przez firmy. Firmy posiadają jakieś tam swoje maszyny, ale często też lokują swoje nadwyżki finansowe w jakieś instrumenty. Firmy na przykład też mogą kupować akcje, jeżeli nie mają co zrobić ze swoimi wolnymi środkami. I dzięki temu rośnie ich bilans. A dzięki temu, że rośnie ich bilans, rośnie wartość ich majątku, no to w tym momencie one mogą sobie pozwolić na to, żeby wykorzystać swoje posiadane aktywa do tego, aby pozyskać taniej kredyt w banku. Żeby troszkę to rozjaśnić. Idzie sobie jakaś firma, dajmy na to firma zajmująca się produkcją, ona może pójść do banku i powiedzieć: chcę kredyt. A jako zabezpieczenie tego kredytu daję wam na przykład ten pakiet akcji, który kiedyś tam zakupiliśmy. Dzięki temu, że ceny tych akcji wzrosły na przykład 100 zł za sztukę do 110 zł za sztukę, to w takiej sytuacji bank komercyjny będzie skłonny udzielić tej firmie produkcyjnej większego kredytu, ponieważ te akcje mają większą wartość, więc gdyby firma nie była w stanie spłacić kredytu, no to wtedy bank po prostu zajmie te akcje, sprzeda i jest ok. Ale to może też być na przykład transakcja, to był leasing zwrotny, czyli tak naprawdę
leasing zwrotny w rzeczywistości działa w ten sposób, że kiedy firma produkcyjna otrzymuje kredyt tak naprawdę pod zastaw jakichś tam swoich maszyn, które posiada na przykład. Efekt Cantillona już był omówiony. OK. I teraz tak, polityka monetarna, ona oddziałowuje, współoddziałowuje z interwencjonizmem państwowym. W jaki sposób? Wspomniałem o tym, że państwo może decydować się o tym, że ono będzie wspierać pewne sektory gospodarcze. I dobrym przykładem jest tutaj kryzys z 2008 roku. Co było wcześniej? No, z jakiegoś powodu bańka w Stanach Zjednoczonych akurat ulokowała się na rynku nieruchomości w USA. Ale dlaczego tak się stało? Pewnie większość z Was słyszała o Fannie Mae i Freddie Mac, które zajmowały się, które brały udział w obrocie, które brały udział w obrocie różnego rodzaju kredytami hipotecznymi, udzielanymi osobom, tak zwanym ninja. No ninja. No income, no job, no assets. Dziękuję. Zawsze mi się ta kolejność myli. Ale z czego to wynikało? Tak? Dlaczego w ogóle powołano te Fannie Mae, Freddie Mac i dlaczego w ogóle wykorzystywano te instytucje? Ponieważ rząd rozpoczął wtedy pewną politykę. Stwierdzili, że chcą promować amerykański sen. Tak? Chcą, żeby każdy Amerykanin miał swój dom, żeby każdy Amerykanin mieszkał jak u siebie i żeby przyspieszyć ten proces, żeby ludzie mogli kupować mieszkania, to wymyślili tak. Niech dostają tańsze kredyty i niech nawet biedni dostają te kredyty. Ale oczywiście, jak skłonić banki do tego i inwestorów, żeby oni biednym udzielali tego kredytu? Normą jest, że kiedy udzielany jest kredyt, no to wtedy banki czy inwestorzy starają się dokonać jakiegokolwiek prześwietlenia, jakiejkolwiek analizy potencjalnego kredytobiorcy i tak patrzą, że czy on mi ten kredyt spłaci. No jeżeli on ma niski dochód, niestabilne zatrudnienie, to prawdopodobnie on mi tego nie spłaci. Ale tutaj właśnie wkroczył rząd amerykański ze swoim programem, z powołanymi instytucjami Fannie Mae, Freddie Mac i on mówi, że słuchajcie, to może my zróbmy tak, że my będziemy te kredyty gwarantować. Jeśli kredytobiorcy nie będą w stanie spłacać tego kredytu, no to wtedy rząd amerykański albo z budżetu, albo poprzez jakieś swoje instytucje i pewne powołane przez siebie jednostki, będzie w stanie spłacać te kredyty za obywateli lub w jakiś inny sposób kompensować straty inwestorom i bankom. No to co robią banki? W sumie świetna sprawa, tak? No to będziemy udzielać kredytów hipotecznych i tu nie ma straty. Tu po prostu nie ma straty. Nieważne, ile udzielimy kredytu, w razie czego banki, no to w tym momencie inwestorzy będą chcieli tam akurat pożyczać pieniądze. No to oni będą pożyczać pieniądze na kredyty hipoteczne. W razie problemów rząd będzie ratował. A skąd biorą finansowanie? Z banku centralnego, który obniża stopy procentowe, żeby pobudzać gospodarkę. Tak? Czyli w ten sposób bank centralny chce pobudzać gospodarkę. Tak? Chce, żeby kwitła aktywność gospodarcza, no to oczywiście nowy pieniądz będzie dostawał się do gospodarki. Ale gdzie on będzie trafiał w tej gospodarce? On będzie trafiał właśnie tam, jeżeli państwo ma pewien istotny dla niego program, który ma wspierać pewien sektor gospodarczy, czy realizować pewien cel społeczny, to ten program może właśnie pokierować ten strumień pieniądza właśnie w ten pewien konkretny sektor i wspierać jego rozwój. Inny taki przykład to jest problemy w sektorze rolniczym w Stanach Zjednoczonych przed 1929 rokiem. Te problemy ciągnęły się przez bardzo długi czas, ponieważ problemy z sektorem rolniczym jeszcze zaczęły się w 1916 roku. No oczywiście, co się wtedy działo, tak? 1916 rok, to byliśmy wtedy w połowie I wojny światowej. Ludzie w Europie ruszyli na wojnę, tak? Idą na wojnę, no to w tym momencie mniej ludzi pracuje na roli. I ceny żywności oczywiście zaczęły iść w górę. W
tym również w Ameryce. I to był problem też społeczny. Ludziom w Ameryce to się po prostu nie podobało. No i co z tym zrobić, tak? No, musimy zwiększyć produkcję żywności. To wtedy właśnie zaczęto rozwijać tak zwany Farm Credit System. To była bardzo złożona struktura mniejszych i większych banków, które miały na celu udzielać kredytu właśnie dla rolników na zakup ziemi rolnej, a także na inwestowanie w produkcję żywności. Tylko do czego doprowadził ten cały Farm Credit System? Ponieważ on nie został zlikwidowany po zakończeniu się I wojny światowej. Jeszcze przez jakiś czas były pewne problemy z żywnością i popyt na ziemię rósł dalej. Ta kreacja kredytu, więc ludzie dalej obracali tą ziemią, tak? Ponieważ mamy wysoki popyt na żywność, no to w tym momencie opłaca się ją produkować. To powoduje, że w takim razie ludzie chcieli inwestować w ziemię rolną. A ponieważ ludzie chcieli inwestować w ziemię rolną, istniał ten cały Farm Credit System i dostarczano pieniądz właśnie dla sektora rolniczego w Stanach Zjednoczonych, doprowadziło to do sytuacji wybuchu tak zwanego Farmland Mania. Była wtedy bańka na ziemi rolnej w Ameryce przed 1929 rokiem. I wynikało to właśnie z tego, że stale można było uzyskiwać kredyt na potrzeby obrotem ziemią rolną. W ten sposób chęć wspierania sektora rolniczego w trakcie I wojny światowej to się przeciągnęło w czasie i doprowadziło do tego, że ceny ziemi rolnej były zdecydowanie zbyt wysokie. A kiedy już po I wojnie światowej masy ludzi wróciły z wojny i ceny żywności zaczęły spadać, to się pojawił właśnie problem, że zaczęły się podmywać fundamenty fundamenty, na których opierano wartość ziemi rolnej. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałem szybko opowiedzieć, to jest polityka monetarna, a rynki finansowe. Tutaj jest pewna... Obecnie się dyskutuje o takiej niejasnej zależności między polityką monetarną a rynkiem finansowym, jaka obecnie podobno istnieje. Moim zdaniem to jest dosyć ciekawa dyskusja. Mianowicie, czy to rynek finansowy dyktuje stopy procentowe bankowi centralnemu, czy to bank centralny dyktuje stopy procentowe rynkowi. No i rzecz tutaj polega na tym, iż bank centralny musi się dostosować do nastrojów rynku, przynajmniej według części ekonomistów. No bo rynek ma pewne swoje oczekiwania i on planując myśli sobie tak. Jeżeli stopy procentowe wzrosną, to w tym momencie i przy swoim poziomie zadłużenia i przy swoich planach ja nie będę mógł ich zrealizować przy wyższym poziomie oprocentowania, ponieważ dzisiaj po prostu powszechnie się finansuje działalność gospodarczą długiem. Dlatego też ja potrzebuję, żeby były niskie stopy procentowe, tak? Tak sobie myślą przedsiębiorcy. No ale z drugiej strony, więc to jest ten element, że rynek dyktuje wysokość stóp procentowych bankowi centralnemu, tak? Czyli że bank centralny w tym ujęciu staje się pewnym zakładnikiem rynku. On już nie może w tym momencie podnieść stóp procentowych, ponieważ jeśli on podniesie stopy procentowe, no to zawali nam się, no to w tym momencie, no nie zawali nam się, ale w tym momencie znacząco spowolni nam gospodarka i może dojść do jakiegoś kryzysu. Czyli że też nie ma tutaj jednej prostej zależności od stóp procentowych do aktywności gospodarczej, że bank centralny może sobie tym płynnie sterować. Pojawia nam się też pewna zależność w drugą stronę. A przynajmniej tak argumentuje część ekonomistów, że aktywność gospodarcza może dyktować bankowi centralnemu, jakie powinny być stopy procentowe, albo jakich on potrzebuje stóp procentowych. Czyli to jest pewien argument, można powiedzieć, polityczny. Z drugiej strony
jest kwestia braku pola do manewru. To jest taka, że bank centralny, to jest inne ujęcie, że bank centralny, on w zasadzie może, on sam narzuca po prostu stopy procentowe, on sam narzuca po prostu stopy procentowe w gospodarce, ale on tylko decyduje się tego nie robić z tego powodu, że pewne czynniki gospodarcze, pewna sytuacja gospodarcza, jaka powstała pod wpływem wcześniejszych działań polityków, pod wpływem wcześniejszej działalności banków centralnych, doprowadziła do sytuacji, że no jednak podniesienie tych stóp procentowych będzie miało bardzo negatywny wpływ na gospodarkę. Przede wszystkim tutaj jest pewien problem zadłużenia, tak? Więc tutaj mamy inny problem, na jaki trzeba zwrócić uwagę, kiedy analizujemy sobie wpływ polityki monetarnej na gospodarkę. To jest pewien problem zadłużenia. Wcześniej banki centralne skłoniły gospodarkę do tego, żeby się zadłużyła pod korek. No i teraz tak, nie mamy wzrostu gospodarczego, więc dalsze obniżanie stóp procentowych nie będzie pomagać zwiększać aktywności. Ale jak podniesiemy stopy procentowe, to już z pewnością dojdzie do tego, że ta działalność gospodarcza jeszcze bardziej spowolni. I na koniec jeszcze ostatnia kwestia. To jest kwestia taka, czy można było przewidzieć firmy zombie? Tutaj można się odwołać do austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Normą jest, że w trakcie cyklu koniunkturalnego, zanim następuje recesja, to pojawiają się pewne błędne inwestycje, w tym sensie, że one produkują niewłaściwe dobra oraz w zbyt dużej ilości, przez co których ludzie nie będą chcieli kupić, będą kupowali inne dobra, bardziej dla nich istotne, i w tym momencie te firmy po prostu będą ponosić straty i będą musiały być zamknięte. Tak, czyli że a rynek po prostu powinien doprowadzić do tego, że te firmy powinny upaść. No okej, dobrze. Ale to w takim razie dlaczego w ogóle powstają firmy zombie? No to jeżeli rachunek zysków i strat działa, to w tym momencie one chyba powinny paść. No i tutaj nam po prostu wkracza polityka monetarna. W jaki sposób? Upadek takiej firmy nie jest problemem tylko dla właściciela firmy, ale jest problemem dla wszystkich inwestorów, w tym także dla banków. I teraz jak wygląda kwestia banków? One mogą uznać, że no, jeżeli nam padną te firmy zombie, w które zainwestowaliśmy, no to w tym momencie wkroczą nam regulatorzy, którzy każą nam podjąć pewne działania naprawcze. Jeżeli to się stanie, no to w tym momencie mamy obniżone zyski, a menedżerowie sobie pomyślą, że ich opinia spadnie i wtedy mogą wylecieć z zarządu banku i ich opinia na tym ucierpi, więc już w przyszłości nie będą tak szanowanymi osobami, nie będą zarabiać tyle pieniędzy. Więc myślą sobie tak. Ale bank centralny trzyma bardzo niskie stopy procentowe. Dzięki temu my wciąż możemy finansować te firmy zombie i możemy ukryć to, że zainwestowaliśmy w spółki, że zainwestowaliśmy w firmy, które po prostu przynoszą straty. Ale dzięki temu, że my mamy tani pieniądz, to my nie musimy o tym nikogo informować. Rączki są czyste, tak? Wszystko jest w porządku z naszym bankiem. I to również jest taka kwestia, że gdybyśmy na to patrzyli z takiej perspektywy szerokiej, cała aktywność gospodarcza, jakaś tam pojedyncza lub 200% banku centralnego, to tego nie dostrzegamy. Ale kiedy już rozbijamy sobie agregat i tylko sobie patrzymy na pewne zależności firma a bank, a potem bank i bank centralny, to w tym momencie już takie problemy możemy dojrzeć i jesteśmy w stanie przeanalizować. Dlatego też uważam, że również w przypadku tak zwanej makroekonomii i również w przypadku polityki monetarnej nie powinniśmy się skupiać w żadnym wypadku na agregatach, tak? Powinniśmy odrzucić całkowicie agregaty. Może nie całkowicie, czasem w jakichś pierwszych próbach badawczych można jeszcze agregat zastosować, ale przede wszystkim powinniśmy się skupiać na... Dlatego też powinniśmy raczej stosować dalej analizę mikroekonomiczną, czyli zależności między podmiotami gospodarczymi i to, co z tego wynika. Dobrze, wyrobiłem się w czasie. Super, dziękuję.